Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 11 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, lecimy dzisiaj oczywiście z kolejnym odcineczkiem. I co, jakby stoimy z tym wszystkim? Widzę, że brakuje nam mało, żebyśmy wbili nowy poziom. Byłoby to, nie powiem, zgoła ciekawe. Mamy zadanie główne przed sobą, czyli bez śladu. Musimy porozmawiać z ludźmi i poszukać jakichś informacji na temat naszego brata. Z Petrą już chyba rozmawiałam. Natomiast jest parę osób, z którymi jeszcze mamy troszeczkę do porozmawiania. Nie wiem, może Gabriel na przykład będzie coś wiedział? Oby to było coś ważnego. Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Włamanie do Kurta? Pierwsze słyszę, ale nie zdziwiłbym się, gdyby stał za tym ktoś z was, obcych. Od czasu, gdy tu się pojawiliście, myślicie, że wszystko wam się należy. Do roboty byście się zabrali, jak porządni ludzie. Widziałeś gdzieś łysego, umięśnionego faceta? To jeden z was? Tak, to mój brat. Zaginął i szukam kogoś, kto by coś wiedział na jego temat. Zaginął? W tej wsi nic i nikt nie ginie od tak. Znając was, obcych to pewnie wlazł, gdzie nie powinien był wleźć i podkrada zapasy uczciwym ludziom. Cóż, no nie jest zbyt miły ten gościu, ale nie będziemy go, wiecie, jakoś nie wiem, co z nim robić. Ogólnie, moi drodzy, to jest taka sprawa, że fajnie by było okraść cały magazyn. Umiemy otwierać zamki, więc byłoby to zgoła fajną sprawą, myślę. Może Karem coś wie na temat naszego brata? Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Jorn to ten łysy ze statku. Nic o tym nie wiem. Przez cały czas siedziałem tutaj i grzałem zmarznięte kości. Mhm. Może Paulus coś wie? Hej. Chyba niezbyt. Mamy jeszcze parę osób tutaj. Może pasterze coś wiedzą? Sama nie wiem. Może Thorsten? Nie ma takiej rzeczy. Widzę, że z tobą nie mogę pogadać. Dobra, a Stone? Hej, ty. Dobra, chyba nic. Wiecie co? Spróbujmy tutaj przy bramie porozmawiać z na przykład Folkardem. Dlaczego by nie? Ewentualnie ogólnie przy bramach byłoby całkiem przyjemnie porozmawiać z wartownikami, może oni coś widzieli. Bo u Lokwara, z tego co pamiętam, tu byliśmy. Jeszcze ewentualnie Markusa możemy też zapytać. Dlaczego nie? Folkard? Hej! Okej, z tobą nie mogę. Natomiast może jeszcze Markus będzie coś wiedział. W ogóle wydaje mi się też, że... No halo, nie włączyłam sobie w piątek? Byłam pewna, że włączyłam. Wydaje mi się też, że potworki się pewnie porespiły, bo mamy nowy rozdział. I wydaje mi się, że fajnie byłoby się też nauczyć kowalstwa i sobie wykuć nową broń. Cześć, Markus. O, w ogóle widzę, że możemy zapytać o owce, co ciekawe. Nie widziałeś gdzieś szwędającej się samopas owcy? Tak, widziałem. Ale to było szmat czasu temu, a zwierzę już dawno zdechło. Jak to się stało? Patrolowałem obszar w pobliżu rzeki, gdy nagle usłyszałem rzężenie zwierzęcia, dobiegające z pobliskiego zapadliska. Pobiegłem sprawdzić, co się stało i zobaczyłem wilka dobierającego się do owcy. Musiała wcześniej spaść ze skarpy, bo miała połamane kopyta, ale wciąż wierzgała, przedłużając swoją agonię. Wilka szybko ubiłem. Owca była jednak w opłakanym stanie. Nie pozostało mi nic innego, jak oszczędzić jej bólu. Jak wyglądała ta owca? Jak to owca, z tym, że jedno ucho miała naderwane. Możliwe, że wilk po prostu je odgryzł. Mhm. Dobra, widzę, że nie możemy nic porozmawiać, natomiast właśnie też widzę, że... Mamy tutaj parę przeciwników, na których moglibyśmy sobie dobić nowy poziom. Natomiast pewnie Markus za chwilę mi sksuje expa, więc wolałabym w miarę szybko tego wilka wykończyć. 60 punktów doświadczenia, mamy z niego skórkę, mamy mięsko. Czy jest was tutaj więcej? Z tego co widzę, tak.
Ogólnie, moi drodzy, dowiedziałam się od mojego znajomego, który już w Kronik Imbertany skończył grać i tak naprawdę zaczął drugi raz sam, żeby spowodować jakieś inne decyzje, rozwinąć inaczej postać. I dowiedziałam się, że warto w tym momencie nie iść tak bardzo za fabułą. Natomiast... udałam się ugryźć. Natomiast troszeczkę porobić takich rzeczy pobocznych, udać się do jakichś miejsc, poekspić. To byłaby naprawdę super sprawa, żebyśmy się teraz tym zajęli. To trzeba akurat, wydaje mi się, że przyznać. Są te winnice do odwiedzenia. Są miejsca, do których warto nie iść jeszcze, bo będzie to dosyć zgubna wyprawa. Natomiast są też takie, które będą naprawdę dobre do zwiedzenia na aktualny etap gry. Leśne ścierwojady jest tam na górze. No dobrze. Widzę, że tutaj troszeczkę oczyściliśmy las, wbiliśmy nowe punkty doświadczenia. Przydałoby się co nieco sprzedać, natomiast ze skóry dostaniemy pokaźne sumki dopiero w mieście. Ale może... Chociaż widzę, że ja nie mam skór wilków z tych kłów. Nauczysz? Bo ja się nie nauczyłam? Nie mamy pazurków, bo 3 punkty kosztowały, nie miałam już złota. Żuwaczki, gruczoły jadowe, czyli 5 punktów i łącznie 400 sztuk złota. No może być kłopot. Natomiast możemy może coś spróbować sprzedać. Wydaje mi się, że i tak z broni dystansowej raczej nie będziemy korzystać. Ewentualnie z kuszy, a na pewno nie z łuku. Lekarstwo dla Jorna. Eliksir przygotowany przez Bodowina dla Jorna. Tak, oczywiście skuteczne na powikłania. No, widzę, że ja za bardzo też nie mam nawet co sprzedawać. Mogłabym sprzedać te skóry, ale dostaniemy za nie jakieś totalne grosze. Zważywszy właśnie na to, że trofea woli skupować ktoś inny niż Markus. Markus mówił, że chce pazury i kły, z tego co pamiętam. Natomiast za skóry dobrze płaci babeczka w mieście. Czytaliśmy o tym zresztą na jakimś ogłoszeniu. Dobra. Nie przedłużając, moi drodzy, wydaje mi się, że fajnie byłoby na pewno zająć się tym magazynem. Dlatego, że będziemy mieli z tego bardzo dużo pieniędzy, a to może być naprawdę przydatna sprawa. Zważywszy właśnie też na fakt... Oj, źle poszłam. Chciałam iść do Kurta się przespać, natomiast możemy też to zrobić w karczmie, bo oczywiście musimy to zrobić, kiedy będzie ciemno, kiedy będzie północ. I faktycznie ogólnie kody do zamków się resetują co wczytanie, więc nie ma sensu się wczytywać. Nie musiałam tego sprawdzać, natomiast widziałam, że kody są inne po tym, jak załączyłam sobie ostatnio odcinek u innego youtubera, który nagrywa kroniki, ponieważ jestem już na takim etapie, że no, chciałam sobie obejrzeć u niego jakieś zaległe filmy, zobaczyć, jakie wybory podjął na samym początku. I zauważyłam, że przy skrzynce, którą otwieraliśmy w chacie Kurta, był inny kodzik niż u mnie. Dlatego no, w taki oto sposób sprawdziłam to. Wyszło jak wyszło. No cóż, no niestety kody są inne, kody się resetują, więc niestety musimy uważać. Natomiast chyba Uwe miał zestaw chyba taki do, do kradzieży. Pokaż mi swoje towary. Tak, jak najbardziej. Zestaw wytrychów dla początkujących za 25 sztuk złota. Jakbyśmy coś sprzedali, takiego, no nie wiem. Nie wiem, co mogę ci sprzedać w sumie, tak z jednej strony, ale z drugiej to moglibyśmy coś pokminić. Może niekoniecznie jakieś czary, podstawy alchemii. Statut wsi. Podstawy kradzieży kieszonkowej. Też moglibyśmy się w sumie kradzieży nauczyć. To tylko 5 punktów z tego, co mi się kojarzy, kosztuje. A będziemy mogli dużo postaci, wydaje mi się, że okradać. I tutaj nie zależy jakby nasze kradnięcie od umiejętności, jakby od zręczności. Tylko ogólnie, plus kosztuje to tylko 5 punktów. A my mamy teraz punktów 17. Moglibyśmy wydać 5 na kowalstwo, kupić sobie właśnie wtedy projekt broni,
lepszej i moglibyśmy wydać 5 na kradzież kieszonkową. I wydaje mi się, że od tej kradzieży zacznę. Byłaby to fajna sprawa umieć podstawy kradzieży. Podstawy kradzieży kieszonkowej. Oczywiście kradzież kieszonkowa zielony, koszt 5 punktów, ale 0 sztuk złota. Także umiemy już to robić. Wydaje mi się, że dość proste będziemy mogli wykonywać, ale nie chcę strzelić jakiejś gafy. Więc po prostu postaramy się coś z tym zrobić. Postaramy się okraść Uwe na przykład. Oczywiście, że weszło. I już mamy parę sztuk złota na start. Także będziemy sobie grali pod takiego złodziejaszka troszkę. Ale tylko troszkę. Tu jest trudna kradzież, więc na pewno sobie nie dam z nim rady, skoro mamy poziom zielony. Natomiast jest jeszcze parę postaci, które na pewno oddadzą mi troszeczkę swojego złota. Na przykład tutaj mamy za drzwiami Thorstena. Cześć, cześć. Czego tu szukasz? Odejdź. Widzę, że nie dasz mi. Czego tu szukasz? Odejdź. Dobra, widzę, że nie dasz mi żyć. No proszę, jednak można. Okej, ale mamy jeszcze na przykład pana pasterza. Dość prosta kradzież. Kolejne 4 sztuki złota. Jakbyśmy... Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Super. Jakbyśmy uzbierali jeszcze właśnie te 4 sztuki, to byłoby super, nie powiem. Cześć, łowieczki kochane. Okej, ty widzę, że śpisz sobie z tymi owcami. Trochę to niepokojące. Masz tutaj w ogóle kuferek? On w ogóle też może mu o tym powiedzieć, że wiemy, co z jego owcą. Chyba wiem, co się stało z twoją owcą. Wygląda na to, że się myliłeś. Rasko nie porwał twojej Betsy. Nie? Jak to nie? Markus powiedział mi, że w czasie burzy znalazł owcę z naderwanym uchem, która odłączyła się od stada i została napadnięta przez wilka. Myśliwy co prawda zdołał zabić bestię, ale owcy nie udało mu się uratować. Powinienem był po nią wrócić i szukać. Szukać, aż bym znalazł. Ale tego nie zrobiłem. Miałeś resztę stada pod opieką. Zrobiłeś, co musiałeś zrobić. Może i masz rację, ale i tak sobie tego nie wybaczę. Nie jestem bogaty, ale proszę, weź ten pas. Dostałem go od krawca z miasta. Okej, dziękuję. Mam do ciebie kilka pytań. Nie. Nic nie wiem i niczego nie widziałem. Jestem niewinny. Obiecaj, że mnie nie skrzywdzisz. Proszę. Powoli, czego takiego nie widziałeś? Ach, to przez tę burzę jestem taki niespokojny. Bardzo nie lubię burzy. Jak mogę ci pomóc? Okej, możemy się w sumie zapytać. Dlaczego nie lubisz burzy? Ach, bardzo boję się burzy. Gdy słyszę gromy, wydaje mi się, że nadchodzi koniec świata. Kiedyś się nie bałem burzy. Tańczyłem i śpiewałem w deszczu. Ale to się skończyło. Gdzie byłeś podczas burzy? Wracałem z nad jeziora. Tam skąd zawsze wracam ze swoimi owcami. Nagle niebo zaczęło płakać i trole zaczęły rzucać kamienie z gór. Łup, 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 łup! Ale dla mnie to było jak muzyka dla uszu. Zacząłem tańczyć i śpiewać. Ludzie nie rozumieli, dlaczego to robiłem. Ale byłem wtedy szczęśliwy. Co się stało potem? Chciałem wejść do gospody, ale gospodyni pognała mnie precz. Mówiła, że to nie miejsce dla moich owiec. To poszedłem dalej, wzdłuż rzeki, skacząc i śpiewając w deszczu. Aż doszedłem do chaty koło rzeki. Wtedy zobaczyłem wielkoluda. Był wysoki jak góra. Prawie tak wysoki jak ta za nami. Własnym oczom nie wierzyłem w to, co zobaczyłem. Podszedłem bliżej, żebym mógł mu się lepiej przyjrzeć. Ale wtedy poczułem, jak zły człowiek łapie mnie od tyłu i przystawia do szyi coś zimnego. Obiecałem, że za żadne skarby nic nikomu nie powiem. I zamierzam dotrzymać słowa. Oto, mój brat może być w niebezpieczeństwie. Musisz mi powiedzieć, co tam widziałeś. To bardzo ważne. Zły człowiek mi powiedział, że jeśli pisnę komuś o tym słówko, to zabiję wszystkie moje owce. A ja zaśpiewam po raz ostatni.
Dopilnuję, żeby włos nie spadł z głowy tobie i twoim owcom. Obiecujesz? Masz moje słowo. Ale nie widziałem zbyt wiele. Z chaty koło rzeki słychać było walenie. Łup, łup, łup! Tak jak robią trolle. Potem wielkolud wyszedł z kimś ze środka i zniknął w deszczu. Zły człowiek mnie wypuścił, a ja biegłem i biegłem i biegłem, nie oglądając się za siebie. Zamknąłem się w stodole i trząsłem się ze strachu. O, wszystko, co wiem. Dzięki, to mi wystarczy. Już zawsze będę się bał burzy. Okej, mamy jakiś nowy wpis w ogóle. Nie sądziłam, że Oto nam coś powie. Pasterz o imieniu Oto widział, jak wielki facet wyprowadza z chaty Kurta jakiegoś człowieka. Gdy Oto podszedł bliżej, żeby przyjrzeć się zdarzeniu, od tyłu złapał go jakiś drugi mężczyzna i groził mu śmiercią. Na szczęście uwolnił później pasterza. Nie wiem, czy powinienem wierzyć w słowa tego dziwaka. Z drugiej strony wyglądał na bardzo wystraszonego. No i dlaczego miałby kłamać? No tak, to prawda. Wiecie co? Skoro ja już tu jestem i typek sobie śpi... Chociaż nie, bo najpierw musimy kupić ten zestaw wytrychów. Brakuje mi jednej sztuki złota, więc chodźmy jeszcze szybko kogoś okraść. Kogokolwiek, kto ma dość prostą kradzież. I w sumie wtedy będziemy w domku. Kupimy sobie ten zestaw. Tam jest bodajże tuzin wytrychów. No i właśnie są specjalnie dla początkujących, więc wydaje mi się, że spoko sprawa. Jak za tuzin wytrychów 25 sztuk złota, to nie jest jakoś ten. Dość prosta kradzież. Dziękuję, kolejne 5 sztuk złota. Jak widzicie, jest tutaj dużo miejsc, żeby okraść tych ludzi. Natomiast mi najbardziej aktualnie zależy na magazynie. Dobra, Uwe. Co się dzieje? Co wy śpicie w jednym łóżku? Okej, dobra, coś dziwnego się tu stało. Zestaw wytrychów dla początkujących. Dziękuję. Wy jesteście jacyś dziwni, panowie. Dobra, otworzę sobie ten zestaw. Mamy też pasek, co prawda teraz nam nic nie da. Nawet nie mogę go założyć. Ach, bo mam ten, biegacza. To załóżmy sobie ten, będzie lepsza ochrona. I otwórzmy sobie nasz nowy zestaw wytrychów. Mamy teraz 20 wytrychów. W porządku. Cholera, co się dzieje? Tutaj w ogóle widzę, że kusza treningowa leży. Dobra, widzę, że nikt mi nie oderwał głowy za to, że sobie tutaj wzięłam te rzeczy. Kołczan bełtów. Może się to ojejku, ale się plątam sama w sobie. Może to być całkiem przydatna sprawa. A my teraz postaramy się tutaj okraść magazyn. Dzisiejszy odcinek będzie taki w miarę luźny. Taki właśnie poświęcony na przygotowywanie się do wyjścia z miasta. Pod którym się... Ej, ty, co ty tu robisz? Okej, widzę, że Gabryn się skapnął, bo oczywiście zaczęłam skakać. Siup. Natomiast teraz możemy się zacząć skradać i spróbować coś tutaj poczynić. Jest tutaj sporo kufrów do otwarcia. Na pewno sporo. No bo jak wiadomo, to jest magazyn, no nie? Możemy sobie jeszcze pomóc jakąś telekinezą. Tutaj nic nie ma akurat w tej części. Natomiast czuję, że będzie tego wszystkiego tutaj oczywiście więcej. Jest na przykład rzepa. I skórzane mieszki. Ojej. Nie chciałam tak. Chciałam po prostu sobie wziąć tą telekinezę schować. Mamy rzepę. Będziemy mogli sobie coś ugotować. Fajnie. Kolejny skórzany mieszek. I co? I pochodźmy sobie troszeczkę jeszcze. To była komnata numer, można powiedzieć, jeden. Pierwsze piętro. Teraz idziemy na drugie. I teraz tak. Tutaj widzę, że sporo rzeczy po tej stronie. Mamy esencję many, esencję leczniczą, skórzany mieszek. I to chyba tyle, jeżeli o to chodzi. I został nam cały jeden pojedynczy pokoik.
Zaraz zobaczymy, co się tam kryje. Mam nadzieję, że długo nie będziemy otwierać kufrów, że jakoś w miarę z wyczuciem to będę robić. I że nie złamię od razu wszystkich 20 wytrychów, bo to byłoby smutne. Przed nami na pewno widzę dwa kufry. Trzy kufry widzę na pewno. Dobra, robimy zapis i otwieramy kuferki. Kufer numer 1. Prawo, fak. Lewo, lewo, lewo. Okej, trzy razy w lewo. Łupka żelazna razy 4, 6 tych opiłków magicznej rudy. Skóra dzika, dwie skóry wilka, perła, bryłka złota razy 2 oraz pierścień twardych kości. Fajnie. Okej, kuferek numer 2. Wiecie, w teorii zapisywanie i wczytywanie za dużo nie da, ale jeżeli stracę już jakąś ilość wytrychów, to na przykład wolę wczytać wtedy. Prawo, nie. Lewo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Okej, trochę połamałam. Wieloletnie wino. Wino z północnych krain. Korzeń leczniczy, ogniste ziele, ziele lecznicze, ognista pokrzywa, roślina lecznicza i cztery menzurki. Dobra, lecimy dalej. Cóż, po to są wytrychy, żeby je łamać, co nie? Ekstrakt leczniczy. Dobra, został nam ostatni kufer. Ale widzę, że nie są aż tak skomplikowane zamki. Wiecie, ja mam flashbacki z Mrocznych Tajemnic, gdzie po prostu zamki są okropne. Lewo, nie. Prawo. Prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo. Kurde, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Wieloletnie wino. Marchewka, jabłko, mleko, rzepa, kiełbasa, ser, chleb, worek mąki i osełka tłuszczu. Czyli mamy dużo składników do gotowania. Ile mi zostało wytrychów? Coś czuję, że mało w cholerę. 12, dobra, nie ma tragedii. Otworzyliśmy sobie w takim razie trzy kuferki. Nie wiem, chociaż no w sumie, dobra. Otwórzmy też mieszki. 25 sztuk złota. Mały kołczan bełtów. Skórzany mieszek. 10 sztuk złota. 20. 30. No i mamy jeszcze troszeczkę rzeczy jakichś takich. Dobra, wyjdę stąd już normalnie. Oni się trochę powkurzają, że co ja tu robię niby, ale... To tam nic. Dobra. I teraz sobie tak się zastanawiam, co możemy robić. Jest noc, moglibyśmy to wykorzystać, przejść się jeszcze po chatach, parę miejsc pookradać. Na przykład moglibyśmy iść do kuźni, tam może być naprawdę coś interesującego. Także wydaje mi się, że powinniśmy skorzystać z okazji, że dzisiaj troszeczkę szperamy ludziom w chatach w nocy. Bawimy się dzisiaj w złodziejaszka. Widzę, że w tej części niczego nie ma, natomiast tutaj jest jakiś kufer. Jest też kuchenka. O kurna, tutaj farmerka sobie siedzi. No niedobrze trochę, ale możemy spróbować otworzyć jakiś kufer. Tu mogą być naprawdę fajne rzeczy. Lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Okruchy magicznej rudy. Schemat na kosę, na kiepski miecz dwuręczny, krótki miecz wartownika i nóż do mięsa. Łupka żelazna i młot kowalski. Okej, widzę, że ta farmerka w ogóle nie wie, co się stało. Fajnie, obłowimy się trochę. Może niekoniecznie w złoto, ale w rzeczy, które przyniosą nam trochę złota. Będzie można też wyjść właśnie podekspić, pozwiedzać nowe tereny. Jest szansa, że zdobędziemy fajny łuk. Znaczy łuk. W sensie, że łup. Tutaj też moglibyśmy okraść oto na przykład, bo dlaczego nie?
Jak stoimy z czasem? No, fajnie, jesteśmy w połowie odcinka. Na spokojnie pobawimy się w złodziejaszka. Może nie okradniemy całej wsi, natomiast wydaje mi się, że jest parę miejsc, gdzie mogą być super rzeczy. Wiecie, u takiego pasterza to może niekoniecznie, chociaż oni mogą trzymać jakieś pieniądze na gorszy czas. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. O kurde, specjalnie tutaj musiałam przyjść po to, żeby się dowiedzieć, że potrzebuję kluczyk? Trochę słabo. Wiecie, mamy też jeszcze kradzież kieszonkową, więc to też nam bardzo myślę, że pomoże. W gospodzie nie było chyba żadnych kufrów do otwierania. Tutaj może być coś ciekawego u... Widzę, że tutaj parę ludzi jeszcze siedzi. Ale może być coś na przykład u pana piekarza. Może jakieś składniki, które będą w miarę przydatne. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie widzi, że ja sobie tutaj szperam. Możemy wziąć mu chleb. A raczej się obrazi, no ale... Wiecie, jak kraść, to kraść, no nie? Tutaj jest oczywiście Paola. Ma kuferek koło siebie. Ma piwko. Okej. No i mamy tutaj jego kufer. F5 i lecimy. Boję się, że połamy je wszystkie wytrychy i skończy się na tym, że nie będziemy mieć żadnego. To jest przykre. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewa, ojej, o matko, dobra, F9. Widzicie, jak się złamie wytrych, to też jest taka sprawa, że nas mogą usłyszeć. W ogóle, wow, co to za świątynia, w sensie, jeżeli ja będę w tym miejscu, no to kurde. Powiem wam, że nie mogę się doczekać, jak widzę niektóre te miniaturki, a raczej te ekrany wczytywania, to naprawdę jestem pod wrażeniem. W sumie, wiecie co, nie dziwię się, że on się obudził, bo jakby on ma kufer centralnie za głową, więc te trzaski są dosyć solidnie słyszalne. Natomiast on może mieć fajne rzeczy w tym kufrze. Śpisz? Śpisz. Spróbujmy tak. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Łapy precz! Dobra. Chleb, jabłka w cieście, złoto, worek mąki i jakieś rzeczy. Dobra, niestety muszę się wczytać. W sumie nie miał tam za dużo rzeczy. Jeden przepis. To całkiem fajna sprawa. Szczególnie, że tego przepisu nawet nie dało się od niego kupić. Więc to akurat przydatne. Kurde. Gorzej, że wiecie, że to łamanie wytrychów jest właśnie słyszalne, nie? I wiecie, te kodziki są czasami takie, no... Ale raczej będzie na 5 teraz. Już drugi raz z rzędu było, wiecie, 5 jakby kombinacji lewo-prawo. Więc tutaj powinno być podobnie. Na pierwszym razem było od prawo, teraz lewo. Śpisz, śpisz. Lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Dobra, za pierwszym razem otworzyłam. Oczywiście tutaj się set nie zmienił. Dobra, udało się nareszcie. Nie powiem, było trochę to trudne. Ale kurde, widzicie, jak się też troszeczkę wolniej to zrobi i staracie się wczuć w zamek, to też jest prościej. Mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie potem posądzał o jakieś kradzieże i w ogóle widzę też, że robi się powoli jasno. Jest 3:56. No, nie wiem, czy damy radę jeszcze coś okraść kogoś. Natomiast wydaje mi się, że całkiem nieźle nam poszło. W sumie rzeźnik mógłby mieć jeszcze coś fajnego. No, tak mi się wydaje. Tutaj może też coś fajnego być. Tutaj jest Paulus, jakiś farmer. Widzę, że panowie już nie śpią. Dobra, czyli już nie będziemy okradać ludzi. Jestem za tym, żeby iść w stronę wartownika tutaj. Na przykład właśnie tutaj, przy tej bramie, gdzie
wychodziliśmy w stronę naszego maga, bo to tędy chyba, no nie? Nie mylę się, nie popitoliło mi się nic. Nie, jest jak najbardziej prawdą to, co powiedziałam. Czy ty coś, Felix, może widziałeś? Przechodził tędy niejaki Jorn? Kto taki? Mój brat Jorn. Jest łysy i mniej więcej mojego wzrostu, ale ma trochę szersze ramiona. Niedawno przybyliśmy do wioski, razem z resztą naszych towarzyszy. Wszystko jasne. Dlaczego nie kojarzę typa? Jesteście tymi przybłędami, co to żebrzą i szwędają się gdzie popadnie. Widziałeś go czy nie? Nie przypominam sobie. Mhm. Widziałeś kogoś podejrzanego? Kolejne pytania? Od pytań robię się spragniony. Masz no coś na przepłukanie gardziołka? Wielu miastowych odwiedza Silba? Zbyt wielu, jak na mój gust. Na szczęście mam polecenie sprawdzać tylko tych, którzy tu włażą, a nie wyłażą. Skoro sprawdzasz tylko tych, którzy przychodzą do wioski, to skąd wiesz, że mój brat z niej nie wychodził? A po co mam sobie dokładać roboty? Zresztą, im mniej obcych, tym lepiej dla nas. Mhm. Proszę, na zdrowie, abyś się zakrztusił. Piłem lepsze, ale jak na krótką przerwę w pracy, to w sam raz. Zatrzymaj resztę. Nie chcę skończyć jak ten pijaczyna ostatnio. Jaki pijaczyna? Niedawno jacyś przejezdni tak tęgo zabalowali, że jednego z nich przez bramę musieli wynosić. Pamiętasz, jak wyglądali? Jeden z nich wielki i gruby jak beczka wina. Drugi chudy, że prawie tyczkę przypominał. A po środku nieszczęśnik, co to najwyraźniej nie umiał sił na zamiary mierzyć. Zawsze powtarzam, nie wlewaj więcej do ust, niż wytrzymać może twój brzuch. Mhm. Jak wyglądał ten nieszczęśnik? Myślisz, że pamiętam mordę każdego przebłędy, który się tu zawieruszy? Nie mam pojęcia, jak wyglądał. W którą stronę poszli? Pewnie tam, skąd przyleźli, czyli w kierunku miasta. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Nareszcie gadasz sensem. Okej, okay, czyli mamy kolejny ślad, który mówi nam o mieście. Felix widział, jak dwóch ludzi wynosiło pijanego kompana przez bramę. Podobno jeden z nich był gruby jak beczka, drugi chudy jak szczapa. Wartownik nie zapamiętał jednak wyglądu ich pijanego towarzysza. Z tego, co mi powiedział, udali się drogą w kierunku miasta. Czyżby to byli porywacze? No jest w tym jakaś tam... Nie wiem, jakiś to sens ma. Powiem tak. Możemy jeszcze sprawdzić dwie pozostałe bramy. Popytać wartowników. Może oni coś widzieli. Na twoim miejscu nie szedłbym w tę stronę. Dlaczego nie? Nie słyszałeś plotek? Jakich plotek? O bestii grasującej w pobliskich lasach i czyhającej na takich jak ty. Mhm, coś tam się obiło oczywiście. Coś mi się obiło o uszy. Gdyby tak było, wiedziałbyś, czym grozi zapuszczanie się w ten gąszcz. Jesteś wartownikiem? Tak, ale jestem tu nowy i dopiero się uczę. Dostałem tę robotę po Hendriku i nie chcę stracić swojej szansy. Dokąd prowadzi ta ścieżka? Do lasu, a dalej do kaskad. Od dawna nikt tędy nie chodzi, chyba że jacyś szaleńcy. Aha. Dość prosta kradzież. Potrafisz posługiwać się tą kuszą? A po co bym ją miał, gdybym nie potrafił? Pełniąc wartę przy tym lesie, wolę mieć coś, czym ustrzelę zagrożenie z daleka. Nauczyłbyś mnie strzelać? Pewnie, ale za opłatą. Czemu mam sobie za darmo hodować konkurencję w Silbach? Mogę ci zadać kilka pytań? O co chodzi? Możemy oczywiście zapytać. Widziałeś lub słyszałeś ostatnio coś niezwykłego? Cały czas widzę i słyszę coś niezwykłego. Wieści z frontu są coraz gorsze, a ludzie coraz bardziej niespokojni. Trakty są pełne bandytów. Grupa obcych zjawiła się u naszych bram i jeszcze ta przeklęta bestia grasuje gdzieś po okolicy. Jest źle i będzie jeszcze gorzej. Zapamiętaj moje słowa. Co wiesz o włamaniu u Kurta? Niewiele. Właściwie to tylko tyle, co ludzie mówią na polu. Co tu dużo gadać? Szkoda faceta. Całe życie żył w spokoju i na stare lata spadła na niego taka tragedia.
przechodził tędy ostatnio łysy, umięśniony facet? Był mniej więcej mojego wzrostu. Chłopie, nikt oprócz myśliwych tędy nie chodzi. Większość przyjezdnych korzysta z bramy wschodniej. Zagadaj z Feliksem, to on jej pilnuje. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. Mhm. Czyli wydaje mi się, że raczej się tutaj już niczego nie dowiemy. Natomiast, moi drodzy, wspominałam o tym, że chciałabym troszeczkę podekspić i udać się do nowych miejsc, na przykład do tych winnic. I wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby iść w stronę winnicy Rity. Bo już tam zmierzaliśmy, tam w sumie widziałam, że nie było jakichś trudnych przeciwników, zwykłe odścierwojady w sumie. I dlaczego by tam nie zajrzeć? No wydaje mi się, że raczej nas tam gra nie powstrzyma, żebyśmy poszli. Podobno nie poleca się, żebyśmy szli do Wielkiego Bagna na przykład, więc raczej tam nie pójdę. Ale są miejsca, gdzie fajnie byłoby iść. A czy Fabio coś wie? Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Ten łysy mądrala się zgubił. Wygląda na to, że ktoś go porwał. I dobrze. Może w końcu dostał od kogoś solidne baty za ciągłe kłapanie dziobem. Od początku podróży miałeś na pieńku z moim bratem. Co czyni cię głównym podejrzanym? A nawet jeśli, to co mi zrobisz, mały gnojku? Ludzie mówią, że sprawiasz tu same problemy. Nie będzie ich obchodziło, czy ty za tym stałeś, czy nie. Ważne, że pozbędą się sprawiającego problemy osiłka. I co takiego niby zamierzasz zrobić? Wystarczy, że powiem o tobie Kurtowi. On powie starszemu, a starszy już zajmie się resztą. Dobra, dobra. Spokojnie. Dla twojej wiadomości nie mam nic wspólnego z porwaniem twojego brata. Zresztą, po co miałbym to robić? Prawda, nigdy go nie lubiłem, ale nie miałem powodu, żeby go porywać. Okej, okay, no dobra. Nie przekonuje mnie to, no ale niech mu będzie. My, moi drodzy, pójdziemy właśnie w stronę tej winnicy. Tam były ścierwojady, które zostawiłam, czyli takie potworki akurat na nasz poziom, na spokojnie. Chociaż na nasz poziom brzmi w tym wypadku naprawdę bardzo źle. Chciałabym się nauczyć kowalstwa, natomiast nasze złoto wymaga podreperowania. Co prawda wystarczyłoby prawdopodobnie właśnie pookradać ludzi. Widzę, że tutaj jest trudna kradzież. Rolf? Ciebie w ogóle nie mogę okraść. Do wieży sygnałowej i do winnicy Rity. Spróbujemy się przejść w stronę tej winnicy. Zobaczymy. Tutaj też właśnie powinny się porespić jakieś stworzonka. Jakieś wilczki, jakieś ścierwojady. Nie zaszkodzi nam wyjąć łuk i tutaj coś popatrzeć. Widzę, że Karden tutaj w ogóle przyszedł. To ciekawa sprawa. Widzę, że oni tutaj śpią w jednym namiocie. Cześć, hej. Karden. Będzie trudna. Widzę, że możemy mu sprzedawać skóry i futra. Mam wszystko. Możemy więc sprzedać. Niech będzie wszystko. Masz. Dla ciebie. Trochę złota. Masz. Może nawet masz. Nauczymy się kowalstwa. Potrzebujesz jakiejś pomocy? To zależy. Znasz się trochę na łowiectwie? Coś tam potrafię. Szukam kogoś, kto ubiłby parę bestii. Na zachodnim wybrzeżu wyspy znowu zalęgły się topielce. Z Markusem mamy swoje rewiry, ale na tamte tereny od dawna nikt nie zaglądał. Mm-hmm. Z czasem gady zaczęły podchodzić pod mury, a Harry swoim zwyczajem postanowił za to obwinić myśliwych. Myślisz, że poradzisz sobie z tym zadaniem? Nie takie rzeczy się robiło. Na ich tereny lęgowe najłatwiej dotrzesz wychodząc z Silbach, zachodnią bramą, a potem kierując się leśną drogą na zachód. Powinny łazić całymi stadami w pobliżu klifów i linii brzegowej. Dla własnego bezpieczeństwa staraj się wyciągać pojedyncze osobniki i szyć do nich z łuku lub kuszy, aż nie padną. Ubij tyle topielców, ile zdołasz. Jeśli znajdziesz gniazda, zniszcz każde, jakie napotkasz. W porządku. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Cóż? Sadła i gruczołów jadowych. Na razie nie potrzebujemy tego. Markus, ty też masz trudną? Tak.
o polowaniu. No na razie nic tutaj. Mamy 181 sztuk złota, więc chodźmy nauczyć się kowalstwa i wykujmy sobie nowy miecz. I w ogóle też te przepisy powinniśmy przeczytać. Ja w ogóle też sobie założę kuszę, bo będę chciała raczej z kuszy korzystać. I co? I przeczytajmy sobie wszystko. Nie rozumiem. A no tak, musimy najpierw się nauczyć kowalstwa. Dobra, więc to zrobimy. Nauczymy się kowalstwa, przeczytamy przepisy i spróbujemy może coś wykuć. Byłoby naprawdę świetnie, bo wyruszylibyśmy na nową przygodę z nową bronią, dużo lepszą niż ta. Bo z tego co widziałam, Thorsten ma przepisy na fajne bronie, z czego jedna bardzo mnie interesuje. Czyli widzę, że jeszcze dzisiaj z miasta nie wyjdziemy. Ale no cóż, to żaden problem, żaden kłopot. Panowie jeszcze widzę, że w kuźni nie są. Czy wy już wstaliście? Czego tu szukasz? Czego tu szukasz? No serio, ile będziecie spać? Czego tutaj węszysz? Spadaj. Jezus kochany, jest godzina wczesna. Widzisz, to nie było takie trudne. Która jest godzina? 6:39, no a wy jeszcze śpicie? Wiecie co? To zaczekamy, aż oni wstaną. Nie wiem, zaczekajmy do rana niech będzie, bo to będzie chyba 8. Hej! Chłopie, siedzę tylko na twojej ławce. Okej. Co się tak na mnie wszyscy łampią? W ogóle ta kobieta wygląda tragicznie. Dobra, Thorsten. Hej, ty. To weź mnie, naucz mnie, chłopie, kowalstwa. Ale przy okazji najpierw jeszcze zgarnę sobie od ciebie złotko. Naucz mnie podstaw kowalstwa. Najważniejsze w tym fachu są materiały. Z fatalnej stali nie zrobisz nawet przyzwoitej broni, więc dbaj o jakość swoich surowców. Mhm. Kiedy je sobie zorganizujesz, rozgrzej materiał nad kuźnią, a potem wyrób go na kowadle. Stworzenie dobrego sprzętu wymaga czasu i cierpliwości. Nie spiesz się. Mhm, super. Pokaż mi. Dobra, ale zanim... Czas na mnie. To przeczytajmy sobie te przepisy kowalskie. Rozumiem. Kosa. 2 łupki żelaza. 3 razy drewno do wyrobu broni. Właściwości przedmiotu. Topór dwuręczny, obrażenia sieczne, 25 obrażeń, penetracja pancerza 15, wymagana zręczność 25. Okej, dwuręczniak pod zręczność, ciekawa sprawa. Rozumiem. 3 łupki żelaza, 2 skóry kretoszczura. Miecz dwuręczny, obrażenia sieczne, obrażenia 35, wymagana siła 30. Rozumiem. Jabłka w cieście, 5 razy jabłko, jajo ścierwojada, mleko, worek mąki, prosty deser udoskonalony przez biedniejsze warstwy społeczeństwa. Zachowuje naturalne właściwości jabłek. Odnowa punktów trafień 80, wartość 30. Rozumiem. Nóż do mięsa, 2 łupki żelazne, 3 razy owcza skóra. Miecz jednoręczny, obrażenia sieczne, obrażeń 30, penetracja pancerza 5, wymagana zręczność 18 chyba. Rozumiem. Krótki miecz wartownika, 2 łupki żelazne, 2 skóry wilka. Miecz jednoręczny, obrażenia sieczne, obrażenia 30, wymagana siła 20. Super, mamy nowe przepisy, mamy nowe umiejętności. Dzisiaj nauczyliśmy się kradzieży kieszonkowej, okradliśmy magazyn. W sumie nie zrobiliśmy jakoś wiele rzeczy, ale i tak jestem zadowolona w miarę z tego. Hey. Thorsten, potrzebuję cię. Pokaż mi, co masz na stanie. Ty miałeś przepisy. Mnie interesował tutaj prawdopodobnie miecz żołnierski to był. Tak, premia do walki bronią jednoręczną 5, wymagana siła 30, obrażenia sieczne 40. Kosztuje taki projekt tylko 10 sztuk złota. Czas na mnie. I zobaczymy, czego ja potrzebuję, żeby sobie ten miecz zrobić. Rozumiem. 4 skóry kretoszczura i 3 łupki żelazne. Obrażeń 40, wymagana siła 30. Miecz jednoręczny, obrażenia sieczne. Okej. Okay. Czyli to się tak ma. Dobra. Okej. Okay. Ciekawe. Stone. Czy ja cię też mogę okraść, tak? Kolejne sztuki złota. Okej, okay, tych łupek żelaznych widzę, że będę miała dużo.
bo wiadomo, ci ludzie od kowalstwa mają tego sporo. Natomiast ja potrzebuję przede wszystkim skórę kretoszczura. Na razie się jeszcze na żadnego kretoszczura nie natknęliśmy, więc jeżeli o to chodzi, to no cóż, musimy jeszcze chwilę poczekać z tym. Ej, ty! Myślę, że jak będziemy sobie teraz zwiedzać, to na jakiegoś na pewno się natkniemy. Ej, ty! Czy tutaj mogę te postaci pookradać? Chyba niezbyt. Może Marta? Ej, ty! O Boże, kradzież tego mieszka będzie graniczyła z cudem. W sumie się nie dziwię. Ej. Petra? Dość prosta. 6 sztuk złota. Bastian? Dość prosta. 5 sztuk złota. Fajnie, opłaca się bardzo to wszystko robić. Wiktor? 8 sztuk złota. I porcja gulaszu Marty. Okej, wystarczyło ukraść w ogóle ten gulasz też w taki sposób chyba. Chociaż nie, bo to miała być duża porcja. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że w tym momencie dobrze będzie, jeżeli zakończymy sobie ten materiał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście, bo dzisiaj był w miarę taki luźny odcinek. Troszeczkę właśnie pytanie o sprawy związane z naszym bratem, okradanie magazynu. Moment, że staraliśmy się wzbogacić, nie jest z tym jakoś najlepiej czy coś, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Zdobyliśmy nowy pas. Co prawda nie mam jeszcze do niego zbroi, ale to nic. Możemy sobie też założyć drugi pierścionek. Teraz w sumie podstawę kradzieży kieszonkowej będziemy mogli sprzedać. To też jest przydatna sprawa. I możemy na przykład sprzedać ten prosty nóż. I łuk oraz strzały. Na przykład... Dobrze, moi drodzy, ja już się nie będę teraz bardzo produkować, bo już kończymy. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. No i co? W kolejnym czekają nas nowe przygody, nowa zabawa i miejmy nadzieję, że uda nam się odkryć nowe jakieś tereny. Pójdziemy w stronę winnicy Rity, jeżeli się nam to uda, a jeżeli nie, no to w stronę miasta i w tamte tereny, gdzie już byliśmy, natomiast tam mogły się pojawić nowe stwory teraz i jeszcze część miejsc tam jest też przez nas nieodkryta. Trzymajcie się i cześć!